Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, to jest kolejny odcinek, czwarty, jeżeli się nie mylę, czwarty odcinek Fallout New Vegas. No i co, żeby nie przedłużać, od razu idziemy do tego kolesia, który się tu ukrywa w tej całej, miał tam jakoś nie rango, tylko jakoś tam miał na R chyba. Roy? Nie, nie, no nie, na pewno nie Royo. Jakś tam miał na imię. W sumie go zobaczyć. A właśnie tu mieliśmy te odpowiednie opcjonalne rzeczy, które tam są, których nie damy rady zrobić. O, właśnie. Ringo! O! Wiedziałem, że coś podobne do Rango. Ringo. Tak więc idziemy do Ringo powiedzieć, że zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy i będziemy się bawić. Rozmawiaj z So Ringo. what's going on? Did Sunny agree to help us? Sunny jest z nami. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Zostań tu na razie, zobaczę, czy da się najpierw zrobić coś innego. No już patrzyliśmy, dostaliśmy tylko 3 steampaki, więc dajmy, zróbmy to. I hope. Time to look alive. The Powder Gangers are here to play. Okej, ilu? At least six, Joe Cobb included. They look pretty mean. Chodźmy w takim I'll be razie. set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Pokonaj kajdaniarzy. Okej, w międzyczasie sobie zapiszemy oczywiście grę. Zrobimy nowe zapiski. Warto mieć kilka zapisów tak po kolei. Okej, teraz tak. Co ja tu miałem? Tu miałem maczetę. Pokaż mi to. A, to jest to strzelba. Tu mam coś takiego, to jest ten. Tutaj znalazłem jakąś wiatrówkę. Tu są granaty, granatnik najemników. O, granatnik może być przydatny. Na razie idziemy z tym. Na razie to schowam. I idziemy się rozprawić z tymi gnojami. O, tam idą, tak? Okej. No to włączymy sobie VATSA. Tu jesteśmy dosyć słabi. O. Co mi pokazuje tutaj? Prawa ręka, a ja chcę lewą rękę. Albo głowę. Daj w głowę, dawaj mu w głowę. Fuck. Cholera, to nie ma sensu w ogóle. Chyba branie się w to. Dobra, dawaj tym. Dawaj VATS-em. Które strzelimy temu gnojowi w głowę. I temu gnojowi strzelimy raz w głowę. Nie dam rady, tak? Szkoda. A, dawaj. A, fuck. Przeładowy wuj. Shit, dobra. A jakbyśmy przełączyli sobie na to? Zyskuję karmę. A to jest. Nie, to jest Jacob, okej. Oh yeah! Czy ja sobie rozwaliłem nogę? Wróg publiczny, za twoje przerażająco potworne zachowanie lokalna ludność odwoła cię w. Jak to? Bożyszcze tłumów, ze względu na twoje dobre chęci? O, luls! O, luls, zabiłem i w I ogóle. owe you a huge favor for this. Okej. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. Wydawało mi się, że słyszę coś w stylu, nie mogę ci teraz zapłacić. Niewiele jak na roboty, które udało mi się odwalić. Nie ma za I'll co. stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Okej, Crimson Caravan Camp. Czyli de facto jaką mam karmę w takim razie tutaj? Bo już nie wiem. Tak, steampaki, to wiem. Mi bardziej. Bożyszcze tłumów, czyli jednak mnie kochają. Najpierw nie. Najpierw stwierdzili, że jestem fajny, później stwierdzili, że jestem fajniejszy, po czym mnie znienawidzili, po czym stwierdzili, że jestem genialny i chcą mnie kochać. Da fuck. Dobra, przejdziemy sobie tutaj do steampakowania się. Torba lekarska? Nie, wystarczy sam chyba steampak mi. A nie. Dobra, musimy torbą lekarską, żeby się uzdrowić. Teraz możemy poprzeszukiwać ich. Kapsle, mamy naboje, rewolwer, stealth boy, super, łuski, ubranie ochroniarza, kajdaniarzy. Pozostawiamy ich wszystkich nagich. Tasek, zwykłe ubranie. Pozbieramy wszystko. O, Chien, oh no. Szkoda. Ona umarła. Czyste ubranie kajdaniarzy. Przedwojenna czapka baseballowa, strzelba jednostrzałowa.
Okej, tu sobie pozbieramy wszystko. Ten nie ma głowy, dynamit. Dynamit miał, kabelusz kowbojski, strzelba jednostrzałowa, dobra. Oczywiście tu posprzedajemy różne rzeczy, tylko przydałoby się mi znaleźć jeszcze tą laskę. Gdzie ona się podziała w ogóle? Przecież nie umarła, nie? Ale jej piesek umarł za to. Mam jeszcze jednego gnojka. Okej, pozbierane. Chodź ze mną, nie będziesz tu leżał. Właśnie, to mnie zawsze dziwiło. To są chyba takie odblaski w drodze, nie? Że dzięki tym odblaskom tam widać pasy w nocy. Ciebie przeniesiemy do kolegów. Biedna psina. Chodź tu. To nie ja ją zabiłem przecież, no. Tylko te dupki. Nie mogłem nic poradzić więcej. No co jest z tobą, psino? Chodź. Przeniosę cię. Położę cię na werandzie. No chodź. Coś ona ma w ogóle w głowie. Widzicie to? Są jakby dziury od kul, które ma miała mieć w głowie, a ma w, nie wiem w czym. No chodź. Wezmę cię, czy cię nie wezmę w końcu? No, dawaj ją. Dobra, doniosłem ile mogłem. Więcej pierdziele. Tego stąd wywleczemy. Psa się ciężej niesie niż człowieka. To śmieszne w sumie, nie? Chodź tu, dupku. Kazm is saving. Niech se tu leży. Szybko pozdychali. O, tu mamy jeszcze jednego zioma. Też mu coś ktoś urwał. Możliwe, że mój granatnik. Tak, pozbieramy to wszystko. Masz za duże obciążenie, nie możesz biegać. No co ty, kurde, nie powiesz. Jakbym nie zgadł. Aha, to jest wszystko ten, dobra. To sobie weźmiemy. Ogólnie mam strasznie duże uzbrojenie. Ciach, 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 ciach. Biegać nie mogę, ale za to mogę ciachać jak pojebany. O, dawaj, otwieraj. Posprzedajemy sobie te wszystkie syfy. O, cześć, Chet. Pokaż, co masz na sprzedaż. Okej. Sprzęt, uzbrojenie, wygląd, chemia, różne. Zacznijmy od różnych. Kubek na kawę, raczej. Moduł sensora, to może się przydać. Proszę wymyślić, to wyjebiemy. To też wyjebiemy. Skóra psa, to może być ciekawe. Terpentyna, zabawkowy samochód, złom. Dlatego pewnie i tak dostaniemy. Aha, łusek w ogóle. Ale łuski w ogóle nie ważą? Czy mi się tylko wydaje? Tak, łuski nie ważą, więc łuski warto chyba zachować. Zabawkowy samochód, terpentyna, taśma klejąca. Skóra psa, sensor elektryczny, złom. Ciężarówka, moduł sensora. To możemy zostawić. Ciężarówka Nuka-Coli. Zostawimy sobie. Mi się podoba. Ponieważ ważą. Dobra, to ja sobie jedną sprzedam. Tutaj mamy te wszystkie pierdoły. Okej, okay, chusta na głowę. Do sprzedania. Czyste ubranie kajdaniarzy. Sperado. Lekka zbroja metalowa. Kombinezon krypto to zostawimy. Opancerzony kombinezon 13 to nie. Pancerz plemienny łupieżcy też chciałem sobie zostawić. Przedwojenna czapka baseballowa. Po co mi to? Przedwojenny kapelusz. A tutaj mamy jakiś taki lepsiejszy kapelusz. Zaraz zobaczymy. Ubranie kajdaniarzy, 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 ubranie ochroniarza, kajdaniarzy. Też sprzedamy strój pustynnego osadnika. Też sprzedamy. A te resztę sobie gdzieś pochowam. Może tutaj u tego ziomka. Wygląd, uzbrojenie, właśnie. Granatnik, karabin na gryzonie. Wyjebiemy je. Kij też, lornetkę. Możemy zostawić nóż, też wyjebiemy. Oszczep, pistolet, 10,9 mm. Na razie sobie pozostawiamy. Podstrzały. Podstarzały pistolet. Wow, co on taki drogi? Naprawdę, co on taki drogi? Wrażenie 16. 10. Czemu on jest taki drogi? Rewolwer Magnum. Strzelba jednostrzałowka. Strzelka maczeta, wiatrówki. Właśnie, to możemy wyjebać. Wytrzymała strzelba karawany. Zostawimy. Szeroka maczeta, strzelba jednostrzałowa. Obrażenia, ale co to za amunicja? 20 GA, tak? Mhm.
W ogóle coś jest na tą amunicję jeszcze? O, ta strzelba. No dobra, no to w takim razie wyrąbiemy te jednostrzałówki. Wiatrówkę jedną mamy. Czemu ten jest pistolet taki drogi? Tego nie rozumiem. Lornetka, granatnik, dynamit. Dynamit możemy zostawić sobie. Czy coś jeszcze? Sprzęt. A to ogólnie jest. Wygląd. To chciałem zostawić. Chemia. Zostawiamy różne amunicja. Śród. Nie no, to zostawiamy wszystko i zatwierdź. Dobrze. No to do widzenia. Tworzymy sobie drzwi. Trzeba sobie wykminić jedną skrzynkę, w której będziemy sobie zostawiać te rzeczy tutaj. Póki co. Patrzę, czy tu jeszcze ktoś gdzieś nie żyje, ale chyba nie. Chodź, Cheyenne. No, tego psa, ciężko się odnosi tego psa. Zobaczymy, czy pogadamy z tą Smiley, Sunny i coś tam. O, tu jesteś. Przykro mi z powodu twojego psa. Ale widzę, że tobie raczej średnio. No okej. Zagraj mi partyjkę, możesz powiedzieć cokolwiek o ciekawego od Good Springs. Zagraj mi partyjkę, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Automatyczne połączenie podbi. Nie mam pojęcia, o co to chodzi i jak się w to gra. Więc są dwie monety, dwa banknoty, to wszystko jest gówno warte i są tylko trzy kapsle, które są cokolwiek warte. Podbij. Nie, anuluj. Automatyczne połączenie. Nie mam pojęcia, co to jest. Ringo, obecna stawka, fundusze, zatwierdź. Losu Italia, karawany, wszystkie karawany. Oczywiście nie przeczytałem ni chuj, o co w tym chodzi. Losu Italia, karawany. Wszystkie usuń, dodaj. Zagraj w karawanę. Dodaj. Do karawany wszystkie karty. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Zagraj. Stawka 6, tak? Odrzuć kartę, wybierz kartę. Odrzuć tor, anuluj. O, dobra. Przypuszczalnie to będzie coś ten. A może my damy? Bierz kartę. Dajmy siódemkę. Dajemy siódemkę. On dał czwórkę. To ja nie mogę, to mogę. Piątkę. Jaki dupek, jaką ma twarz, widzicie to na tej karcie? To jest, a nie, to też jest dziwne jakoś. Dobra. 7 plus, aha, nie mogę teraz. Co mogę położyć? To mogę położyć na przykład. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Tam mam znowu 7, ten ma już tu 13. No to nie. Nie to chciałem. Nie. Odrzuć kartę, odrzuć tor. Czemu? Czemu mi nie przestawia się tam? A. Dychy nie mogę. Dupka mogę. A czy to coś w ogóle dało? Tu mi przyszedł, tu odszedł. W ogóle co to się w ogóle dzieje? Trzeba w ogóle to anuluj. Jeśli twoje coś wszystkie postawione. Tak, muszę sobie przeczytać, o co to w ogóle chodzi, bo nie mam pojęcia. Kontynuować, dobra. Rozumiem, że straciłem teraz pieniądze. Ale dobra, to trudno, nie było ich tak. Czy tak dużo chyba nie straciłem. Gdzie ja mam pieniądze? Pieniądze, kapsel 669. Kurde, no to przerąbałem trochę, no ale trudno. Dobra, zapiszmy grę. Jak tutaj. I zobaczmy na questy teraz. Co tu się dzieje z quest logiem? Dane, zadania. Okej. Dodatek, dodatek, dodatek. Tędy poszli. Zapytaj o zlecenie dostaw administratora Mojave Express w Prim. Znajdź ludzi, którzy próbowali cię zabić.
Okej, okay, czyli i tak nasz szlak wiedzie w kierunku Prim. Więc w sumie dobrze wyszło, bo właśnie do Prim chciałem iść najpierw. I akurat dobrze wyszło. Dobra, tam sobie ogólnie przeszukałem w tamtą stronę tamte domki, co tam są. Znalazłem tam jedną wiatrówkę. Tutaj z... część domów tylko przeszukałem. O, na przykład taka skrzynka jest istotna. Trzeba ją przeszukać. Co tam jest? Klucz, moduł sensora, taśma lekująca, złom. Dobra, bierzemy sobie to. Przyczepa jest wygołocona. Tu nie ma nikogo, tu jest pusto. Tutaj jest... w ogóle domu nie ma. Ale może się jakaś skrzyneczka zawsze może tutaj trafić w czymś takim. No przeskocz, o Boże, co za debil. Hopsa. Zerwij owoc opuncji, zerwij agawę. Aha, rozumiem, że to jest czyjaś uprawa i nie powinienem mu zrywać, brać z ogródka to, co tam jest. Zobaczmy, czyli to jest dom. Czy ja już tu byłem? A, to jest ta laseczka, dobra. Nie, nie ma sprawy. Dobra, to wychodzimy. No ma skriplowaną nogę, ale nigdy nie pomoże i nie uleczy. O, i tam mamy jeszcze tego całego Wiktora Robota. Jakiś dziwny dom. Cześć. Siemanko. Dobra. Z nim już gadaliśmy i nic nowego się nie dowiemy. Czy tutaj da się wejść? Do chatki Wiktora. Zestaw do naprawy broni. O, ukradniemy mu. Wejdź złom. Spalone książki mało kosztują. Przycisk do papieru. Zawsze mnie to bawiło. Bateria rozszczepieniowa. O tak, weźmiemy sobie baterię do broni energetycznej. Może się kiedyś przydać. Skrzynka na amunicję. Jak najbardziej. Fajnie, mogę okraść Wiktora. Te środki czyszczące mogą się czasem przydać. Chociaż ich jest od zajebania tak naprawdę w całym tutaj tym. Kubek na kawę. Kolejna skrzynka na amunicję. Ogniwo energetyczne, super. Czystą wodę tu mają, niesamowite to jest. Dobra, to by było tyle z jego chatki. Tutaj jest pusto. Dobra, no to nic, wypierdzielamy. Cześć, cześć. No i to by było na tyle z całego, z całej tej lokacji. Tutaj niewiele jest do roboty tak naprawdę. Było tylko wyjść, dowiedzieć się, wykonać sobie ten samouczek z tą laską, z tym Ringo, ten, no i ewentualnie z tym chłopkiem tutaj, który był, to można było mu pomóc, znaczy go zabić właściwie, bo on chciał naszej pomocy, a to była podpucha. Tak więcej tutaj nie ma nic do roboty chyba, więc możemy zmierzać w kierunku Prim. Aktywuj zabór wody. Możemy się napić. Jak do kibla podejdę, to z kibla też się mogę napić. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Dobra, no i Prim jest, jak widzicie, na wprost nas. Pytanie, czy tu coś ciekawego w ogóle po drodze będzie. Dobra, tu jest ta chatka, co ten koleś był, co mnie chciał wrobić. Tam widzę jakąś... Czekajcie, może jakąś broń sobie wybiorę. No dawaj. O właśnie. Teraz mogę wam pokazywać, co widzę. Tu widzę dalej jakiś, nie wiem, czy to jest budynek, czy to jest jakaś ściana. To jest chyba budynek. Tu jest jakiś malusieńki budyneczek. Można by go sprawdzić. Tam jest to całe Prim. A, tu jest taka blokada, więc to może też być blokada. To, co tu jest, może być taką samą blokadą, jak tutaj widzę. Wieża radiowa. No i tam mamy Prim, mamy tą kolejkę, gdzie oni stacjonują. A, tu jest kolejna jakaś taka. To są jakieś takie, może to są billboardy. I, te, znaczy w sensie takie pozostałości z billboardów po prostu. Tam są poukładane. O, mamy to ognicho tutaj, więc możemy sobie coś zrobić. Sobie jeszcze. Aktywuj ognicho. Stek z Gekona, zatwierdź. Okej. Okay. 8 steków z Gekona. Tam to sobie zostawiamy. Oczywiście możemy podróżować na dwa różne sposoby tak samo. Warto takie właśnie tego typu rozwalone rzeczy przeszukiwać. Tak chociaż rzucić okiem, bo może się okazać, że coś tam się znajduje. Widzę jakieś gazy. Tam widzę jakichś ludzi.
Tu jest kolejny rozwalony domek. O, widzicie, na przykład jest szafka. W tej szafce może się równie dobrze coś znajdować. Komoda. Przedwojenne ubranie codzienne. No więc mamy... Aha, miałem sobie... Ubranie sportowe. Miałem sobie wybrać jakąś skrzynkę tam i ją... Dobra, faktycznie tak zrobię, bo nie będę nosił całych tych wszystkich strojów. Więc tak zrobię, ale to pominiemy sobie ten motyw. Natomiast chciałem wam jeszcze pokazać, jak to wszystko wygląda może. Wygląd, o. Właśnie, kapeluszko w wojsku. Jaki mamy? Taki mamy kapelusz w tym momencie. Brązowawy, a taki będzie... Oh yeah! To jest dopiero coś. Szkoda, że to się tak wolno przesuwa. Aha, i mogę ten, a nie mogę w dół. Nie mogę w dół tego zrobić, ale mogę oddalać i przybliżać. Więc wygląda kapelusz tak. No nie wiem, który wolę. Wolę, jaki ten zarost jest dziwny. Jak można mieć tak zarost tu, a tutaj na brodzie to jest jaki wypukły nie mieć. Nie kminie. Kijowo wyglądam z tym. No nieważne, trudno. Cały czas tej manierki piję. Więc nie wiem, czy taki lepszy, czy lepszy ten. Ogólnie mi się te bardziej podobają. A kapelusze to sobie możemy akurat dwa nosić. Co my tu mamy? Ubranie codzienne, przedwojenne. Tak wyglądali przed wojną. Sportowe. Jej, różni się kolorystyką. Pancerz łupieżcy plemienny. O, właśnie. Nawiązanie do opona jako forma takie, nie wiem, napierśnika, nie? Ten w ramach ochrony opancerzony ten skrypty 13 stary to, no ale to mówię, to wszystko jest takim odnośnikiem do poprzednich części, tak? Lekka zbroja metalowa, to w tym chodzę. Jeszcze mamy kombinezon krypty 21. Tak, opancerzenie, aha, tutaj, ODP, odporności 0, PO, no tutaj sobie to weźmiemy, chociaż zwinność nam się zmniejsza, ale nieważne. Dobra, to ja wracam sobie w takim razie, nie jest daleko, ale wracam sobie do tego miasta, Good Springs, zdam sobie te rzeczy i... O kurwa, samolot! O kurwa, ludzie tam są! Holy shit! Szybka podróż. Dało ci się odkryć kilka lokacji za pomocą mapy świata w swoim Pip-Boyu. Może błyskawicznie. Tak, tak, tak. Wiem. Dawaj tego Watsa. O Boże. Z tego tak nie strzelę. Fuck you. Czekajcie. Wiatrówka. O. No bo dawaj Watsa. Oh yeah. Negatywną reputację? Słucham, dlaczego niby? No dawaj, wac. Uff. No dobra. No to kajdaniarze są przecież, no. Niech się pierdzielą. O! $100 w Republiki Nowej Kalifornii. Nice. Czyste ubranie, naboje, pałka policyjna, pistolet, łuska. No jednak sobie jeszcze mogę z nich pozbierać wszystko. Świadomo, że coś tu wypadło, ale nie. Dobra. Walizka, ale pusta. A ja chciałem tak naprawdę tą chałupkę z... Skoki spadochronowe z Jean. The fuck is this shit? Składowisko opon, agregat... Aktywuj CB radio. Kapsel z gwiazdką. Ok. Klucz. Pusta butelka. Tak, aktywuj CB radio. Niespecjalnie mi coś to dało. Dobra. Przeszukamy szafki. Użyj klucza. Kapsle, karbin na gryzonie, ok. Naboje, tasak, uzbrojenie najemnika szeregowca. Więc to jest i łuski. A, to wiem, to co mieli tam na sobie. No dobra, to jest wszystko.
Więc wracam do Good Springs, opchnąć te rzeczy, zostawić sobie to, co jest mi niepotrzebne, żeby niepotrzebnie nie nosić ze sobą. No i wybierzemy się w kierunku Prim. A jak widzicie, tutaj patrole są jakieś po drodze, więc ten... No więc co? Szybkie cięcie. Wiecie, co często sprawia mi największą frajdę? Znaczy, jest kilka gier... Ojej, to jest dosyć dziwne. Ale jest kilka gier, w których takie rzeczy na przykład są możliwe i mnie to zawsze sprawia frajdę. To znaczy, jak zabijam gości, na przykład biorę ich ciała i składam w jednym miejscu. I w tym przypadku... Podniosę czy nie? Podnoszę tam coś. No nie o to mi chodzi. Podnoszę jakimś cudem tamto ciało, które jest w wozie, bo tutaj zacząłem je składować w wozie. No ale okej. Podnieś to ciało. Tak! Nice. Ci se tu w ogóle fajnie leżą. Podcinam im głowy. Nie wiem, to jest śmieszne, albo układanie ciał jedno na drugim. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co w tym zabawnego, ale mnie to bawi. No i na przykład w tym momencie zeskładowałem ciała tutaj. To się jakoś zgliczowało, nie da się go przestawić. Dziwnie strasznie. No dawaj, no nie da się. No widzicie, czasem tak bywa, no ale okej, dobra. Ogólnie posprzedawałem, zostawiłem sobie u tego doktorka Michela, zostawiłem sobie ten syf, który mówiłem, że zostawię. Posprzedawałem też sobie trochę broń, tą wiatrukę w ogóle wywaliłem, więc mam tak, tutaj mam maczetę. To ją mam, maczeta. Tu będę miał granatnik. Tu będę miał pistolet 9 mm, w sensie w tym miejscu, a granatnik jest w tym miejscu, pod czwórką. Pod piątką mam to, 9 mm. Pod ósemką, czyli niżej, będę miał 10 mm, u góry karabinek, tu granaty, nie, to są oszczepy akurat, no oszczep, a tu będzie granatnik, PKS, dobra, a mniej więcej tak to wygląda na obecną chwilę. Idziemy w kierunku Prim, jak się zacznie coś dziać, to wam pokażę. Tu mamy naszych dobrych znajomków, kajdaniarzy, więc weźmiemy sobie ich, pochowamy, chodź tu. Siadaj tam. I ty też, chodź. Dołączysz do swojego kolegi. Hop, oh shit. No, sorry. Czy ty straciłeś już, a nie? Chwyciłem go za tyłek. Seriously. Chodź, teraz cię chwycę za klatkę piersiową. Dołącz tam do kolegi. Bawcie się, chłopaki, dobrze. Ale w tej skrytce niestety nie ma. Teraz tak. Tu jest samolot. Ale przypuszczam, że nic się z nim nie będzie dało zrobić, więc jest jak jest, po prostu. Po prostu jest. Klasyczne zagranie, że tak powiem. Dobra, wyciągniemy sobie ten pistolet 9 mm. O, tu jest kolejna szafa. Komoda. Zabrudzony przedwojenny garnitur. O, garnitur. To jest ciekawe. W garniturze też można chodzić. Ja chodziłem sobie, na przykład taki codzienny strój miałem. Kapelusik, garnitur. O, i co? Nie zajebiście wyglądam? Kurde, że to się tak powoli obraca. No, ale lepszy byłby ciemny garnitur. Znaczy tak, żeby się kapelusz pasowywał tak naprawdę. Albo na odwrót. O, latarkę właśnie jeszcze możemy włączyć. Ale oczywiście włączymy sobie tą. Zbroję. Wow, co jest? Trafienie krytyczne w dziwkę. Oh shit! What the fuck is wrong? To ma same krytyki wali, no. Holy shit! To o to w tym chodziło. No dojebałem, ale nie ma wadca. Czyli, że było tylko tych dwóch kolesi. O, fuck! Muszę uważać na miny. Dobra, tu mamy dolary kolejne. Dynamit. Czyste ubranie kajdaniarzy. Dynamit. Karabin na gryzonie. Dobra, to się sprzeda. Nerwosol, okej, sprężynowiec. O, nóż jakiś, łuska. Czyste ubranie. A teraz niestety dorąbaliśmy trochę. Nie chcę latarki.
Ale coś mi się tu nie podobało, różne. O właśnie. Aha, banknot 100 dolarowy Republiki Nowej Kalifornii, a tu jest 7 dolarów 5, znaczy 7 5-dolarówek, a tu jest jedna 100 dolarówka. To o to w tym chodzi, a nie że ilość waluty. Dobra. Chemia, wygląd, chemia. Nie tak, o właśnie. Kończyny, więc musimy sobie te naprawić. Niestety. I torba lekarska. Trzeba patrzeć tutaj za minami, czy czymś. Karabin na gryzonie może się przydać. Pałka policyjna, dobra, bierzemy to wszystko. O, dynamit. Tracę karmę, o nie, przeczytaj notatkę. Notatka kajdaniarzy. Notatka brzmi: niewiele patroli ostatnio, a to oznacza niewiele patroli ostatnio, a to oznacza niewiele łupów. Ekipa zastanawia się nad zmianą miejsca, może wzdłuż torów na północ w stronę stripu. Wchodzisz w to już nie w głównej ekipie, ale i tak musimy trzymać się razem. Okej. Okay. Skrzynia z materiałami. Minutnik, o. Tracę karmę, no niebywałe. Staram się tutaj, skrytka na pancerz. Kajdaniarze, ubrania, tak? Naboje. Puste. Zbieramy, zbieramy. Dobra, tu już chyba nic nie będzie. Nope. Staram się najpierw zobaczyć, jak wygląda mina. Tu coś jest. A, shit. Fuck, no nie myślałem, że tak ten. Myślałem, że jakoś rozbroję. O, to można przez górę sobie wejść, fajnie. Albo się nie da. Co ja się dzieje? Utknąłem, dobra. Natomiast przyda się steampack. Trochę potraciłem, ale dobra. Przynajmniej wiem już, jak mina wygląda. Na przykład widzę, że tu jest jedna. Czy mi się tylko wydawało? Nie, wydawało mi się. Rozwalony autobus tylko. Ale tam widzę kolejne. Nie, puszki. Puszki, porozbijane butelki. A, radiacja. Nie, wycofujemy się stąd. W takim razie. Shit! Nie widziałem tamtego. Przecież przechodziłem tam kilka razy i nie wybuchło. No tu mamy jakąś w ogóle... Depostal Systems, okej. Okay. Mamy ciężarówkę. No nic, możemy iść dalej. A, teraz mi się przypomniało, że ktoś mi napisał pod pierwszym odcinkiem już, że radzi mi obejrzeć animację, która jest na początku gry, ale do cholery jasnej, przecież nie było żadnej animacji, przynajmniej ja nie miałem. Zresztą możecie to zobaczyć, oglądając właściwie odcinek pierwszy, kiedy po prostu włączam nowa gra i od razu jestem w tym pokoju, nie mam żadnej animacji, więc nie wiem, o co chodzi. Też w sumie powinna być jakaś animacja, a nie ma. A zazwyczaj animacja była przy włączaniu gry, nie nowej gry, tylko ogólnie przy włączaniu gry. Za każdym razem, a tutaj się generalnie gunwo, nic się nie pokazuje. No ja nie wiem, o co chodzi. Tak będę więcej widział, jeżeli chodzi o bomby. No właśnie, to są billboardy po prostu. Ja myślałem, że to są jakieś... The Burnt... Burnt Man Walks, okej. Okay. Gekon. Ukrycie, gdzie ten gnojek biegnie. Wac. I teraz pięknie w główkę mu trafimy. Nice. Oh yeah, nice. Papryczka jalapeno. Zajebiście. Szkoda, że zjeść się tego nie będzie dało. Ale nieważne. Dobra, trzymy na razie w kierunku Primu. Chociaż patrząc po zegarku, to myślę, że sobie możemy zakończyć odcinek w tym momencie. Myślę, że tak zrobimy. Dojdziemy tylko tutaj gdzieś na ten skraj. O, widzicie, tu jest kilka... O, tam są jakieś budowle. To są jakieś osłony. Raz, dwa, trzy, cztery, tu następna, pięć, sześć, siedem i tam bez kilkanaście ich widzę. Tam następne, nie, to są jakieś... Co to w ogóle jest? Co? Nie wiem, co to jest. Zaraz tam zajdziemy, to zobaczymy. Natomiast na ten moment się pożegnam z wami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.